Dlaczego poradcy mówią, że mają więcej lat niż w rzeczywistości? Czy kłamią? Czy to jest piek koreański, a piek międzynarodowy? Jak obchodzi się urodziny w Korei? Czemu osoba starsza od ciebie nigdy nie będzie twoim przyjacielem? Nazywam się Mijin, po prostu Koreanka. I dzisiaj opowiem wam wszystko, co jest związane z wiekiem w Korei. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Na pewno każdy z was kiedyś zastanawiał się, dlaczego Koreańscy mówią, że rok są rok lub dwa lata starsi niż w rzeczywistości. Bo w Korei istnieje coś takiego. Koreański wiek i międzynarodowy wiek. Międzynarodowy to taki sam jak w Polsce i na świecie. Ale koreański wiek to trochę się różni. Koreańczycy uważają, że po urodzeniu wtedy już ma rok. Bo spędziliśmy w brzuchu mamy ponad 9 miesięcy. Dlatego dziecko po urodzeniu wtedy ma roczek. Dodatkowo w Korei wiek liczy się rocznikowo. Dlatego na przykład urodzę się w listopadzie 2000 roku. Wtedy w Polsce do listopada masz 19 lat. Ale w Korei już masz 21 lat. Dlaczego? Bo dodajesz rok i liczysz rocznikowo. Dlatego czasami to nawet 2 lata różnicy z wiekiem podawanym w Polsce. Koreańczycy na Nowy Rok i księżycowy Nowy Rok wtedy jedzą zupę z ciastkami ryżowymi tteokguk. Takie długie i białe kluseczki. Kluseczki? Moje kochane kluseczki? No. Dlatego w Korei kojarzą się z długim i dobrym życiem. Koreańczycy po zjedzeniu takiej zupy mówią, że zjedli jeden rok swojego życia. Tak jak już mówiłam w wielu moich filmikach, piek jest bardzo ważny w Korei. Często na pierwszym spotkaniu Koreańczycy pytają się kogoś o piek, aby wiedzieć, jak do tej osoby się zwracać. Najlepszy przykład. Masz najlepszą przyjaciółkę i już ją znasz ją już od dziecka, ale jest starsza od ciebie o rok. Wtedy w Korei nigdy nie powiesz, że jest twoją przyjaciółką. W Korei wtedy mówimy, czyli starsza siostra. Dla kobiety oni, a dla mężczyzn duna. Dlatego przyjacielem lub kolegą to możesz nazwać tylko osobę w swoim wieku. W Korei na urodziny oprócz tortu je się coś jeszcze. Zupę z wodorostów. Mamy po urodzeniu dziecka często nie mają siły i potrzebują dużo wapnia. Dlatego po ciąży przez długi czas jedzą zupę z wodorostów. W ten sposób powstała ta tradycja. Myśląc o mamie, ile włożyła wysiłku, żebyśmy przyszli na świat, Koreańczycy jedzą w każdy urodziny zupę z wodorostów. Starsi Koreańczycy często obchodzą swoje urodziny według kalendarza księżycowego. Dlatego data ich urodzin jest płynna. Moi rodzice też tak robią i dlatego trudno pamiętać, kiedy są ich urodziny. Datę z kalendarza księżycowego można spróbować w wiszki barce Naver. To takie coś jak Google, tylko koreańskie. W Korei często pod datami kalendarza gregoriańskiego są daty kalendarza księżycowego. W Korei pełnoletność osiąga się w wieku 20 lat, czyli w wieku międzynarodowym 19 lat. Ale tutaj też jest piątkowo. Koreańczycy liczą bieg rocznikowo. Dlatego nie stajemy się dorośli tak jak w Polsce z dniem swoich urodzin. Tak, taki wybrany dzień, jeden piątkowy dzień dla wszystkich. To jest trzeci poniedziałek maja. Dawno temu w Korei wszyscy ludzie przez całe życie nie obcinali włosów.
wiedzono, że nie można odczytać nic, co dostało się od rodziców. Dlatego kiedyś w tym dniu mężczyzny po raz pierwszy wiązali włos w kok, a kobiety upinały włosy śpinką. Obecnie w dniu pełnoletności daje się też piątkowy prezent. Jest to perfum, róża albo pociałek. Dulżaci to tradycyjna uroczystość na pierwsze urodziny dziecka. Wtedy wykonuje się coś, co nazywa się dulżabi. Słyszałam, że w Polsce jest coś podobnego. Podaje się wtedy dziecku kilka rzeczy, na przykład ołówek, pieniądze i jeszcze buczkę. W dzisiejszych czasach daje się nawet mikrofon lub piłkę nożną. To, co dziecko w wiedzy staje się przepowiednią na przyszłości. Dlatego tak robimy. Jeżeli pieniądze, wtedy będzie bogaty, a włóczka wtedy będzie długo żyć. W Polsce jest bardzo podobnie, prawda? To wszystko w dzisiejszym filmiku. Co myślicie o tych różnicach kulturowych? Czy były to dla Was nowe informacje? Dajcie znać w komentarzu. I nie zapomnij łapka do góry oraz o subie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! I love you. 난 정말 네가 좋아.